Brrr, ale tu jest zimno. Co jest? Smysl Team? Jak to wygląda? Wow, szalik? Ale długi, naprawdę solidny. Czapka, jaka mięciutka. Wow, ej, dobrze mi siedzi. Nawet te rękawiczki tutaj były. Ale dopasowane, jeszcze minka uśmiechnięta. Może być. Nawet skarpetki. Przymierzmy, zobaczmy. Bum, całkiem wygodne. Ile minek tutaj jeszcze jest? Zestaw zimowy Smysloa, dostępny na sklepie smysl.pl. Gwarancja wysyłki do 19 grudnia, także pospiesz się. Ale mamy dzisiaj piękną pogodę, taką zimową. I jest nowa choinka na Smilandii. Zobaczcie, jaka wielka. Taką choinkę postawiliśmy i będzie mega świątecznie. Niedługo święta, niedługo Wigilia, więc wszystko przygotowujemy. Będzie mega superaśnie. Zróbmy teraz wyjście na lampeczkę w górę, taki szybki. Do mojego domu pokażę wam moje nowe lampki i coś więcej. Kto będzie szybszy? Czy ty klikający lampeczkę w górę pod tym filmem, czy ja wbiegający... Co jest, Gane? Ej, co jest? Ktoś... Ej, co jest? Kurczak się pojawił? Ktoś jakby we mnie czymś rzucał. Ej, czemu dostałem z jajka w głowę? Co jest? Co tam? Ej, co to jest? Bocian? Co robi bocian w zimę? Przecież bociany są na lato i wiosnę, ale nie na zimę. Na zimę to bociany odlatują. Ej, ty, co ty jajkami na mnie... Fuj, on na mnie jajkami rzuca. On wykluwa jajka. Dlaczego tu jakiś kurczak się pojawił? Znaczy, tu są jakieś jajka. Jajka bociane? O co chodzi? Chciałem doraz, weźmy, zróbmy wyścig szybko. Ej, bocianie, dawaj wyścig na beczkę w górę zróbmy. On na mnie tymi jajkami rzuca. Tylko co robi bocian w zimę? Przecież bociany latają, ale w lato, nie w zimę. W zimę im jest zimno, one by nie przeżyły. O co tu chodzi? No weźmy, czekaj, ja też mogę latać, czekaj. Też jestem bocianem. Z szalikiem, ty, bocian Smysl, patrz, odfrunę. Ja dobra, żartuję. Ty, ale jakbym rozwinął skrzydła, czyli ten szalik, to też bym latał. Możecie wejść mieć taki sam. Smysl Team, dostępne nowe szaliki, wpadajcie zobaczyć sobie. Są mięciutkie, przyjemne, delikatne i bardzo jest długi oraz duży. Jest też gruby, możecie się owinąć z cali. I też nowa kolekcja jest Smysl Team, dostępna. Bluzy, koszulki, kubki, zobaczcie. Kubki są też różne. I z wioską, i te magiczne już też są dostępne. I tak samo rękawiczki, i nawet skarpetki. Dużo rzeczy. Wpadajcie zobaczyć. Smysl Team! Mój sklep smysl.pl, a teraz przechodzimy do rzeczy, co tu robi bocian i o co tutaj chodzi. Dobra, też kliknijcie łapeczkę w górę, ścigamy się, uwaga, biegnę do domu i zobaczymy, czy ten bocian za mną poleci, czekajcie. Jestem w domu, też kliknijcie łapeczkę, asesor, radzę, kto kliknął, ale bocian przyleciał za mną, patrzcie, czy on jest tutaj, widzicie? Ten bocian lata za mną, o co mu chodzi? I dlaczego fuj, on na mnie jajkami narzuca, fuj! Ej, czemu ten bocian nawala jajkami mi z tyłka? Co jest? Dziwny bocian. Jaką potrafi latać w zimę? Może weźmy mu coś dajmy. Czekaj, może mu coś bym dał, ale nic nie mam. Może mu herbatę rzucę, ty, bocianowi, żeby było mu ciepło. Bo mi już jest ciepło. Z szalikiem. Smysl Team. Bo właśnie na szaliku to też jest ten Smysl Team. Patrzcie tutaj, o. Tu jest Smysl Team i tak samo jest na bluzie ta nazwa. Kto jest w moim teamie, no to wpadajcie zobaczyć. Weźmy teraz się, skupmy, podejdźmy do tego bociana i rzućmy mu herbatę. Pum, masz herbatę, pij se herbatę. Wa, papa, wziął bo... Bocian wziął herbatę. Bocianie, spaduwa stąd poważnie. Akysz, przegonię go. A masz, akysz stąd, akysz, pójdź stąd, patrz on wąt. O, poleciał. Dora, zniknął. O, spłoszyłem go. Ej, łatwo było. Pff, bocian sobie już poleciał. Ty dziwny bocian się nagle trafił, ale sobie poleciał. Dobra, no może go jeszcze kładem przystraszę, czekaj. Bocianie, bo ci rozjadę kładem, czekaj. O nie, nie mam paliwa. Muszę zatankować, nie mam paliwa w kładzie. To cię nie rozjadę. Dobra, ale on sobie odleciał, więc tego bociana nie ma. Ale on dał jakiegoś kurczaka nawet tutaj zrzucił. Patrz, co? Kurczaki od bociana? Pierwszy raz widzę. Kurczaki od bociana. Ej... No nie, znowu tu przyleciał! Znowu tu jest! Ej, patrzcie, to jest bocian! Ej, on coś trzyma w buzi? Co jest, on coś ma w buzi? Ej, co ma w buzi? Czekaj. Ty, on trzyma w buzi jakieś... Dziecko? Bejbusia? Ej, czekaj, aż dobrze usiadnę. Co on trzyma w buzi? Ej, ten bocian coś mi przyniósł. Bocianie, wyjdź stąd, akysz mi stąd! Nie chcę tego, fu, nie chcę tego! Błaszczę wąt! Ten bocian ma coś w buzi! I to wygląda mi na jakiegoś bejbusia, czyli dziecko. Nie, ja nie chcę, poszłem, bo zaraz pójdę do Patrycji, się wkurzę, bo tutaj też Patrycja tutaj mieszka obok mnie właśnie, bo to jest wioska Smilandia. Tak się właśnie moja wioska nazywa Smilandia i na Smilandię bocian przyleciał, ale co on ode mnie chce z jakimś dzieckiem? Ej, on go trzyma w dziobie, zobaczcie.
Oj, patrz, poważnie, co on chce mi go tutaj zrobić? Ty bocianie, wypadł, pan was skoczył! Weź go zabieraj, bocianie, co mi przynasza? Bocia ma w buzi bejbusia! Co jest? Położył go? Ty, bocianie, weź go, nie chcę go, nie chcę dziecku, nie, jestem za młody, nie, bocianie, nie! Odleciał! Zostawił mi! Bejbusia? Co jest? Dziecko mi zostawił bocian! Co? Ale ogólnie były takie historie, że wiecie, bocian se przylatuje i zostawia coś, nie? I on mi to zostawił. Czy ja zostałem tatą? Czy ja jestem tatą? Nie no, ja się nie znaję na ojca, jestem za młody. Ja nie mogę. Smilek, on jeszcze się nazywa Smilek, tak? Ja Smile. No nie, jakie ma oczy wielkie, pieluchę, jeszcze, o nie, fu, jeszcze ślina mu tam cieknie. Dostałem powiadomienie w ogóle, ty, na telefon, co to? A, ktoś dostaje łapeczkę, dzięki za łapeczkę. I subika, pamiętajcie też o subskrypcji, kliknijcie subika czerwonego, subskrybujcie kanał, bo lecimy po 2 miliony. Dobra, mam bejbusia, czekaj, muszę to powiedzieć Pati. Ja nie chcę, wiecie, mieć sam i jeszcze prowadzić sam bejbusia. No wiecie co, podejdźmy do Pati, szybko pokażmy jej to. Patrycja! Pati! A w dzisiejszym odcinku pokażę coś. Wam coś. Co ona nagrywa? Tutaj, Patrycja, stój, czekaj, nie nagrywaj, Patrycja! Co? Nie nagrywaj! No, dopiero zaczęłam. Patrycja nagrywa odcinek, przerwałem jej. Nie jesteś wkurzona? Co ty nagrywasz? No bo o pączkach chciałam powiedzieć nowe, zrobiłam przepis, chciałam zdradzić widzom. Nagrywasz kulinarne rzeczy? Tak. Vloga nagrywa. Nie wiedziałem o tym! A na jaki kanał nagrywasz? Na jaki kanał? Na Pati? Na Pati S. Patrycja nagrywa Pati. Na drugi kanał Pati jest rzeczy kulinarne. Jak jesteście zainteresowani, lubicie jeść, to wpadajcie do niej na kanał. Jak się nazywasz, Pati? Pati S. Pati S, możecie wejść na jej kanał. Tak właśnie nagrywa filmiki z Minecrafta, nie wiedziałem o tym. Dobra, ale słuchaj, skupmy się. Wiesz co się stało? Bocian tu latał. Co? Bocian tu latał i coś mi przyniósł. Serio. Jaki bocian? Przecież mamy zimę, co ty gadasz, jaki bocian? Bocian wyleciał do ciepłych krajów już dawno. Nie wierzysz mi, Patrycja? No nie wierzę ci, przestań, przecież bocian już jest w ciepłych krajach. Jakby nie, mógł być serio, Patrycja, jak słuchaj. Jest zima i tak zimno. Bocian przylecił i mi coś, bocian przyleciał, normalnie przyleciał i coś postawił, normalnie bejbusia, dziecko mi dał. No serio. Co? No poważnie. Co ty za bajki tu mi to ci się śniło nie, pewnie. No serio, weź, no serio, chodź zobaczyć, chodź zobaczyć szybko. Nie wiem, co ty za rzeczy. Patrz, do mnie tutaj gadasz, jest naprawdę. Bocian, normalnie to bocian przyniósł, naprawdę to nie moje. Gdzie? Ja nic nie widzę tu. Tutaj, zobacz. Widzisz? Widzisz? To jest jakiś smajlek. Widzisz? Słodziak. Samo cię słuchać. Patrycja, jesteś? Słodziak. Słodziak? No, piękny. Nie, Pati, to nie moje dziecko, ja nie chcę mieć dziecka. Jaki słodziak, ja go sobie weźmę, go tutaj. O nie! Chodź tutaj do mnie, nie, Patrycja, nie! Chodź tutaj, Co ty, nie, no nie zostawimy go, jak on jest taki, wiesz, bez ubranek, a to tak zimno jest. Ja nie mam czasu, ja mam swoje problemy, ja nie nadaję się do ojcostwa. Chodź tutaj, bejbuśku, chodź tutaj, bo zimko jest, idziemy do domu, chodź, ja ci pokażę wszystko, chodź, Smajlek, chodź tutaj, no. No nie, ci nadaję. Gdzie on jest? No nie, gdzie, co się stało? Tutaj uważaj, to, nie może wejść, on jeszcze nie umie, bo jest z bejbusiem. No nie, chodź, no masakra. Tutaj, możesz wejść? Nie, no ja zaraz się wkurzę. Chodź tutaj, bejbuku. Bluzę nawalam. W ogóle takie bluzy są dostępne. Możecie wejść, bo też bluzy są dostępne. Smile Slow, patrzcie, elegancko, ja wam pokażę. Też na kanale, na kanale, na sklepie smileslow.pl, zobaczcie, taka właśnie grafika świąteczna. Możecie wejść, Smile Slow Team, smileslow.pl, pierwszania w opisie. Rzeczy świąteczne, gotowe, dostępne. Dobra, Patrycja, co ty w ogóle ja robisz? Ja mu tu zabawki daję, zaraz go wezmę do wózka. Nie, serio, naprawdę? Już ko... Masz tu pitku, no masz tu Patrycja! To, ja lubię bejbusia, bym chciała, no, mam teraz. Ze mną chcesz bejbusia? Tak. Nie. Ja mu tu dam, zobacz, jak ja mu daję wszystko. Nie, ona mu nim się opiekuje, no dobra, to mam zostać starym. Musisz zostać. Patrz, ja mam swoje zabawki, jak ja byłam mała, ja mu dam, patrz na to, ja mu dam. Swoje zabawki jeszcze stare?
No nie. Tak, zobacz, jakie piękne tutaj. Jeszcze będziesz kres, jeszcze malowanie. Ej, to w ogóle by było dobre na sklep, ty. Ej, kto by chciał rysunki do pomalowania na smajst? Może byśmy robili taką smajlandy i tak dalej. Ty, to byłoby dobre. Kolorowanki chcecie? Napiszcie w komentarzu. Czy kolorowanki to dobry pomysł na sklepie? Dobra, a tutaj opiekuje się... Co mu dajesz? Smoczek mu dajesz? Tak, dałam mu smoka. Chodź, dobra, to chodźmy na plac zabaw wtedy. Patrzcie, jak idzie smajlek. Dobra, chodźmy, mamy Bejbusia, Bocian przyniósł. Musimy się nim zaopiekować, tylko żeby mu nic się nie stało. Chodźmy w takim razie, chodźmy na plac zabaw. Tam jest stół za moim domem. Raczej powinien dać radę, chodź, dowieź go, Patryk. Chodź, dobra, wyszedł, no. Dobra, idziemy z tyłu. Bo on jeszcze tak nie umie progu pokonywać, wiecie, nie? Tak, tak, z tyłu jest, może damy mu coś do picia. A co by mu się piją? Kole, jakoś Enderfist? Jakie kole? Oszalałeś, ja już do mu mleko dałam. Mleko mu dałaś, ja mu dam kole. Masz, mały, pij kole! No weź, przestań, nie daję sobie takich rzeczy. Dajże mi to, bo mama mówi, nie ma. Chodź tutaj, Bejbusiu, chodź tutaj, no. O, na plac zabaw pójdziemy z nim, no, na plac zabaw pójdziemy. Chodź tutaj. Chodź. Czekaj, wezmę wagonik, a wagonika tu nie ma. O, jest. Chodź, Smajlek, chodź, Bejbusiu, chodź do tatusia, chodź. Nie ty, Paty. Ja muszę mu pokazać. Nie ty, to Bejbus miał, ty jeździsz se teraz, serio? Patrz, jeździsz se dookoła. Chodź fajne tu. To, patrz, Bejbuśku. Co ty robisz? No daj mi teraz ja. O, jedziemy, patrz, teraz ja. Patrzaj, bo tutaj... Bejbusiu, chodź, Bejbusiu. Ej, czekaj, czemu to się nie idzie zatrzymać? Nie! Ej, co jest gada? Nie mo... No czemu to się nie zatrzymuje? Czekaj, zatrzymaj. Jest, zatrzymałem to. Mu się to nie podoba chyba. Czekaj, nie podoba mu się? Czekaj, ej, zjadę to z góry może, czekaj. Przekopię sobie, ej, w ogóle śniegu dużo napadało, bardzo dużo śniegu napadało na Smajlandii. Jak jest u was, widzowie, napiszcie, czy jest u was śnieg, czy nie, bo u nas jest bardzo dużo śniegu. Naprawdę dużo śniegu napadało, trzeba wykopię ziemię, wejdę troszeczkę wyżej, bo to drabinknie. Weź wtedy smajlikiem na ten, na huśtawki podejść. Czekaj, ja tutaj dobrze sobie wejdę. Chodź tutaj, wezmę ziemię, okej, tutaj wskoczę, czekajcie. Okej, teraz tu, patrzcie, po. Juhu, lecę! Co się zapsuło? Lecę, jest, bawię się! Ej, to ty się bawisz, czy Bejbuś ma się bawić? Dobra, ja stary, czegoś nie rozumiem chyba. Jestem za stary na takie rzeczy. Podejdźmy, weźmy się, skupmy. Smajlik, Smajluś! Co chcesz? On może głodny jest, co? Ej, może musi mu zrobić łóżko, bo on właśnie spać chce. Mu właśnie, może jest głodny, patrz, czy coś. Łóżko u ciebie. Okej, a łóżko teraz ma... U mnie ma spać? Gdzieś się opiekował całą noc. Nie! A w nocy? W nocy on pierdzi, chapie? W nocy wstaniesz i dasz mu mleko. Ale ja w nocy śpię do 11, do 12. No to masz pecha. A o której trzeba z rano wstać, żeby dać mu mleko? O 5. O 5 rano? Tak. Ja o 5 się przesuwam dopiero. Wiesz, co ja robię o 5? Musi mieć te zabawki u ciebie. Ja ci pokażę, co robi. Chodź tutaj z Bejbusiem. Ja wam pokażę, co ja robię o 5. Chcecie wiedzieć, co Smajso robi rano? Ja wam pokażę. Czekajcie, ja wam pokażę, co ja robię. Uwaga, Baryca, chodź tutaj, podejdź bliżej. Ja ci pokażę. Ja robię coś takiego. Ja mam o 5 taką właśnie poduszkę mięciutką. Patrz, taką właśnie dostępna w sklepie. Ta jest grafika z dwóch stron. Biorę sobie poduszkę. Takie coś robię, patrz. Tutaj mam poduszkę, nie? I takie coś, tak, o. Aha. Takie coś robię. No to fajnie. Ja nie będę wstawał! Nie będę wstawał o 5! To teraz obowiązek masz. Przyjąłeś, jakiś bocian ci podrzucił. Nie będę wstawał o 5, nie będę wstawał o 5. Będziesz, bo ja będę jeden dzień, a ty drugi dzień. Co? Drugi dzień? Nie! Na zmianę. Jo, na zmianę, oszalałaś chyba. Ten mały brzdąc już mi to i wchodzi do mojego pokoju! Patrz, zrobimy mu tu miejsce i zaraz... Co? Zaraz niedługo będzie pewnie ciemno, on nie tu będzie spał. Nie ku mojego łóżka, nie! 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 Patty, no weź się zlituj, no. Patrycja, no. Już ciemno? Ciemność już i trzeba iść spać, połóżmy. Patrycja! A gdzie jest Smajlik? Ej, Smajlik, gdzie jest Smajlik? Smajlik! O nie, Smajlik nie może widzisz, wejść. Widzisz, on chce się jeszcze bawić. Chodź tu, Smajlik. O, teraz spróbuj tutaj wejść. Smajlik, chodź, Smajlik. Ja może lepiej pójdę sam spać, jestem mega zmęczony. Patrycja, nie, to lepiej odpada. Czekaj, to. Bo ja tutaj... Chodź, Smajlik, czekaj. Nie, ej, Patrycja, no weź. Chodź tutaj, ja wolę sam spać, co ty robisz? Problem.
Co ty robisz? Ej, serio? Przecież on zaraz spadnie! Ja nie wiem, jak to się stało. Co ty robisz? On jest na krawędzi! On jeszcze się połamie! Ja nie wiem, bo ja chciałam, żebym przeszedł. O, jest! Przeszedł, przeszedł! Dobra, dobra, zamurujmy to. Chodź tutaj. Zaraz okay, zamuruję, zamuruję. Dobra, 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 ja partyzę, co robi. Okej, okay, i co teraz? Będzie smiley koło mnie? No nie. Tak, koło ciebie, po twojej stronie. Chodź tu, chodź. Dobra, tu, idę spać, okej. Okay. Dobra, idź go uśpi, dalej, idę spać. No to idziemy spać, widzowie, jestem mega serio zmęczony. Idziemy spać. To dobranoc, Patrycja. Smalik, dobranoc. Dobranoc, ja też idę spać. Co jest? Kto to tak pierdzi? Fuj! Fuj, on śpierdzi! Smalik! Fuj! Myślałam, że ty. Nie, to nie ja, to on! Fur, tak być nie może, nie dam rady, to jest dla mnie za mocne. Nie, no jeszcze pierdzi w nocy, ja nie mogę zasnąć. Idę spać na dworze, będzie mi zimno, idę spać na dworze. Nie, to tak już nie będzie. Dobra, wkurzyłem się, widzowie, to jest nie na moje nerwy. Idę, będę spał na śniegu. Niech Patrycja się stała śpi z tym smajlikiem, ja dzisiaj śpię na śniegu. A wy, widzowie, możecie wejść szybko na mój sklep Smile Slow Team, szaliki są dostępne, nowa kolekcja, bluzy, koszulki i tak samo kubki magiczne już są dostępne, bo wcześniej ich nie było, a teraz się pojawiły. Możecie wejść i widzimy się jutro. Smile Slow Team!